Protein Hub jest to dziennik elektroniczny dedykowany klubom piłkarskim. Zagłębie Lubin ma program, można powiedzieć, bardzo rozbudowany, czyli tą najwyższą półkę. W systemie mamy informacje na temat zawodnika, mamy dostęp dla trenera, dla rodzica, dla koordynatora, mamy rozpisane każdy trening, mamy rozpisane wszystkie testy, wszystkie badania, mamy historię zawodnika. Tak naprawdę będziemy wiedzieli, jeżeli zawodnik trafi do Lubina w wieku 7 lat, będziemy wiedzieli wszystko na jego temat w wieku 18 lat, jak on funkcjonował, jakie miał kontuzje, jakie miał sukcesy, jakie były porażki, a więc wszystkie dane zostają w obrębie klubu i klub może z nich cały czas korzystać i je porównywać. To jest program, który myślę, że Akademia Piłkarska wchodzi już w nowy wiek, jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii w pracy trenera. Program, który będzie usprawniał przede wszystkim pracę trenera, jeżeli chodzi o przygotowanie się do samego treningu. Program, w którym wykorzystujemy nasz handbook, który został stworzony już 2 lata temu przy współpracy z Richardem Gruszoltenem, gdzie są zawarte ćwiczenia według naszej filozofii, stylu i systemów naszej gry i trenerzy będą mieli tylko i wyłącznie ułatwione zadanie. Druga rzecz to jest program, który będzie umożliwiał analizę bezpośrednią, indywidualną i zespołową gry poszczególnych zespołów w meczach ligowych, a także w meczach turniejowych. Nie można stworzyć narzędzia, które będzie dobre dla wszystkich i dlatego tych opcji Protein Hub 2.0 tworzymy wersje dedykowane, ponieważ każdy w Polsce niestety szkoli inaczej. Nie jest to jeszcze ujednolicone. Mam nadzieję, że będzie za niedługo przez Narodowy System Gry, który wchodzi, ale dzisiaj każdy klub, jeżeli szkoli według siebie, ma swoją cząstkę, swoje DNA, które tutaj posiada Zagłębie, to my jesteśmy w stanie to zaprogramować i stworzyć gotowy produkt na miarę potrzeb Zagłębia. Cel przede wszystkim jest prosty, żebyśmy dzisiaj mieli zsynchronizowaną pracę, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę podążamy, żebyśmy mogli wyciągać wnioski z tego, co się nie udało i poprawić swoją jakość szkolenia. Bo głównym problemem w klubach większości, w których jesteśmy, jest to, że do tej pory system szkolenia po prostu był, każdy robił go, ale indywidualnie i nie było nad tym nadzoru. My ten nadzór dajemy i pokazujemy, w którą stronę, żeby te dane były efektywnie przetwarzane, bo dzisiaj te informacje są potrzebne, żeby te treningi funkcjonowały, po prostu budować treningi jeszcze lepiej. Taki program w momencie, kiedy trenerzy będziemy już to regularnie stosować, trenerzy będą mogli robić podsumowania. Będzie to dosyć istotne, jeżeli chodzi o rozmowy indywidualne z zawodnikami, pokazywanie im ich błędów, ich najważniejszych elementów, które wykorzystywali w swojej grze, a także do rozmów z rodzicami, żeby też im uświadamiać, gdzie, na jakim poziomie jesteśmy, jeżeli chodzi o rozwój indywidualny każdego zawodnika.